Czy ty jesteś czatem GPT? Czy łatwo zapominasz, co do ciebie mówili wcześniej i przez to wypadasz na głupiego w rozmowie? Czy nie rozumiesz, co się do ciebie mówi i odpowiadasz coś, co jakoś pasuje do rozmowy, ale jednak nie do końca? Czy czujesz, że potrzebujesz używać bardzo dużo energii, by móc się socjalizować z innymi? A może pamiętasz rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły? Jeśli tak, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że jesteś czatem GPT. A w dzisiejszym odcinku ostra piła, ale z rozsądkiem, i rynek testerski dalej wygląda słabo. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning, czyli wasz zbiór ciekawych newsów i artykułów ze świata IT na 31 stycznia 2024. Jak widzicie, IT Morning przechodzi trochę obecnie przemiany, więc od czasu do czasu dalej są normalne odcinki, ale coraz bardziej chcę iść w stronę esejów. Więc żeby nie przedłużać dłużej, zacznijmy. Naszym pierwszym materiałem na dzisiaj jest polecajka kanału Jarosława i Pawła o nazwie Ostra Piła. Ostra Piła jest to kanał poświęcony m.in. C-Sharpowi i rozwoju deweloperskiemu. I chłopaki obecnie co czwartek o godzinie 20 mają live'y, gdzie uczą się Wolverina. Wolverine jest to paczka, czy raczej właśnie mediator i message bus dla C-Sharpa, który jest stosunkowo nowy i chłopaki jeszcze nie mają z nim doświadczenia, więc się go uczą. I to jest właśnie super i dlatego polecam ten kanał także osobom, które może niekoniecznie są zainteresowane Wolverinem, ale ogólnie C-Sharpem i jak uczyć się nowych narzędzi. Bo mamy tutaj okazję zobaczyć doświadczone osoby, które potrafią być momentami skonfundowane, nie potrafią zrozumieć, jak coś ma działać, muszą dopytywać się, muszą doczytywać instrukcji i przez to pokazywać, że nawet dla doświadczonych to jest problematyczne i ten ciągły rozwój jest potrzebny. Uważam, że także osoby, które zaczynają swoją przygodę dopiero z C-Sharpem, nieważne czy automatycy, czy deweloperzy, także znajdą w tych live'ach dużo materiałów dla siebie, patrząc jak właśnie doświadczone osoby tak dość otwarcie piszą kod. Wchodzą w interakcję także tutaj z publiką, mimo że jest ona rozbita na wiele platform, bo streamują na YouTubie, Twitterze, Facebooku i innych miejscach, ja będę linkował do YouTuba, gdzie też czasami się pojawiam, ale jest to naprawdę fajny materiał do właśnie własnego rozwoju. Lista live'ów jest już długa, więc jak chcecie zobaczyć stare materiały, podlinkuję do playlisty, ale zachęcam obserwowania. A i przy okazji, niech Paweł w końcu dopuści Jarka do klawiatury. Chcę zobaczyć Jarka programującego. Wypadkowo mam jeszcze jedną taką przemyślenie. Jak widzicie, framework nazywa się Wolverine. I to, co widzę, że często na streamach, jak oni próbują coś wygooglować na ten temat, wyskakuje im właśnie postać X-Menów albo zwierzę. No i tak się zastanawiam. Czy my sobie sami nie strzelamy czasami w nogi, nadając różne nazwy naszym frameworkom? Ja pamiętam z czasów, jak byłem w Objectivity i próbowaliśmy nazwać framework do automatyzacji testów. Korzystaliśmy z pomocy marketingu, który robił duży research i mieli problem znaleźć jakieś nazwy, która była niezastrzeżona, albo raczej może inaczej, nie googlując niej było stosunkowo proste. I w końcu to znaleźli. Okaramba może nie było rewelacyjną nazwą, ale na pewno było łatwa do googlowania i nawet jak znajdowaliśmy inne rzeczy dość podobne, to w wypadku automatyzacji było stosunkowo jedyne. Taki trochę rant na nazewnictwo w IT, jakby ich było mało. Okej, okay, czas na self-promo. Po pierwsze, postanowiłem spróbować coś nowego. Jestem patronem medialnym konferencji Automatyzacja Testów w Praktyce. Występowałem na obu poprzednich edycjach tej konferencji i będę także występował na tej. Jest to konferencja, która adresuje swoje potrzeby do automatyków. Większość materiałów jest albo prezentacja różnych nowych narzędzi i bibliotek, które wspomagają przy automatyzacji testów, albo tematy pokrewne. Ja będę miał tam moją prezentację o Shift Left, który jest bardzo jednak powiązany z automatyzacją oraz będę prowadził warsztat ze stabilizacji testów w Cypressie. No i jeśli chodzi o self-promo, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że po zeszłym tygodniu był bardzo rozpracowany, bardzo dokładny artykuł o właśnie plagiatach, prawach autorskich IT, polecam go obejrzeć. Także jest do niego errata w formie shorta, bo popełniłem w nim pewne błędy na temat prawa patentowego. No i to wszystko, jeśli chodzi o przerwę. Zapraszam do reszty odcinka. No, czas podsumować miesiąc z perspektywy naszej branży i niestety nie wygląda wesoło. Jak wspominałem, w połowie miesiąca na tabie community sytuacja wygląda tak, że już przekroczyliśmy wtedy ilość zwolnień, jaka była w grudniu czy w listopadzie. Na obecną chwilę tych zwolnień w zachodnim techu było 38 tysięcy,
to jest więcej niż właśnie listopad i grudzień razem wzięty. Przekraczamy także październik, który w ostatnim kwartale, nad ostatnim pół roku był najgorszym miesiącem. Więc ja myślę, że to jest powiązane z tym, że wiele firm właśnie tworzy budżety. Zdaję sobie sprawę, jak te budżety będą wyglądać. Niedługo będą zamykać rok fiskalny, bo bardzo często dzieje się to marzec, kwiecień. I to powoduje, że trochę panikują i będą robić zwolnienia. Też to często widać na rynku, że takie te pierwszy kwartał jest taki mocno oszczędzeniowy. I później przychodzi ostatni kwartał, gdzie skapują się, że ej, mamy projekty do dowiezienia, trzeba trochę więcej to cisnąć. Więc ja myślę, że sytuacja od drugiej połowy roku zacznie się poprawiać, ale do tego czasu jeszcze trochę tych zwolnień moim zdaniem zobaczymy. Ta dyskusja jest także trochę wywołana przez post na grupie testowania oprogramowania na Facebooku, którą prowadzi Piotr Wicherski. Także od niego się dowiedziałem, że taka dyskusja tam się dzieje. I osoba powiedziała, że ma stabilną pracę UOP i na właśnie umowę o pracę zarabia około 5000 na rękę. I czy w ogóle w obecnym sytuacji ma szansę przejść do IT, czy realnie mu się to opłacają i tak dalej. Osobiście bym powiedział nie. Jeśli ma stabilną pracę, nie ma ryzyka, że w najbliższym czasie zostanie zwolniony. Nawet jeśli to jest praca fizyczna, przyznam się szczerze, nie widzę wartości, żeby przechodził. Jest za duże ryzyko, będzie za długo trwało szukanie tej pracy. Z drugiej strony, jeśli masz plan rozwijać się, go to fascynuje i chciałby wejść w IT, to myślę, że inwestując w najbliższe pół roku, roku w właśnie swój rozwój, doszkolanie się, myślę, że będzie mógł spróbować za jakiś rok, jak sytuacja się poprawi. Ale jakby miał wejść, powiedzmy tu i teraz, nie widzę najmniejszych szans na to, na tą pracę, inaczej niż po znajomości. I ogólnie to się bym powiedział tyczy wszystkich. Dalej jest mnóstwo kursów, które sprzedają szybkie wejście na rynek jako tester, jako automatyk. W tej chwili to są po prostu już przekręty. Nie potrafię tych kursów obecnie inaczej nazwać niż przekręt, bo rynek wygląda bardzo źle. Tyle osób, ile jest midów, seniorów bez pracy, także w środowisku testerskim, jest ogromny. Więc tym bardziej będzie trudno początkującym osobom wejść. Z drugiej strony, jeśli studujecie informatykę, wydaje mi się, że to jest dalej ten moment, że powinniście mieć szansę, powinno wam się udać, ale jeśli jesteście osobami na bootcampach, które myślą o przebranżowieniu się przez bootcampy i tak dalej, myślę, że to nie jest ten moment. Prawda jest taka, że cały rynek teraz stoi, nie tylko IT, i jeśli macie stabilną pracę, to ja bym powiedział, to jest ten moment, don't rock your boat. No i to tyle, przechodzimy do podsumowania. No więc czas podsumować, co dzisiaj mieliśmy w odcinku. Po pierwsze, ostra piła, polecam ich live'y, naprawdę można dużo się nauczyć i zobaczyć, jak doświadczone osoby się uczą nowych narzędzi. Po drugie, rynek wygląda słabo, jeśli szukacie przebranżowienia, nie ma co ryzykować. No i oczywiście jestem patronem medialnym automatyzacji testów w praktyce i widzimy się za tydzień w, jeśli wszystko pójdzie dobrze, odcinku na temat Red, Green, Red.